Będą większe środki na program samochodowy dla osób niepełnosprawnych. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem. Dla wielu osób to szansa na likwidację barier związanych z niepełnosprawnością ruchową. Ruszył zapowiadany od 2021 roku program Mobilność osób z niepełnosprawnością pod hasłem Samodzielność, aktywność, mobilność. Program, który uruchomiliśmy, jest kluczowy w wyrównywaniu szans, w zapewnianiu równych praw osób z niepełnosprawnością, ale też ich rodzin. Mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej i pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Paweł Wdówik. Program przewiduje wsparcie finansowe na zakup nowego lub używanego samochodu. Auto musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera poruszającego się na wózku o znaczącym stopniu niepełnosprawności. Musi spełniać podstawowy warunek. Osoba niepełnosprawna powinna zająć miejsce bez konieczności przesiadania się z wózka. Najbardziej wykluczeni są ci, którzy potrzebują samochodów, do których da się wjechać wózkiem. Ponowne uruchomienie programu było od lat oczekiwane przez osoby z niepełnosprawnością. Faktycznie program, który druga tura była od 1 lipca do 31 sierpnia, od 1 sierpnia do 31 sierpnia, wzbudził ogromne zainteresowanie. Poinformował prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Ze wsparcia ma skorzystać około 3 tysięcy beneficjentów.